Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem Iwona Sukiennik, prezeska Fundacji Kultura Brzmienia. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzisiaj rozmawiamy o cyklu koncertów tak naprawdę, Młode Brzmienie. Co to są za koncerty? Zacznę od tego, że już właściwie projekt się rozpoczął. Mieliśmy w marcu pierwszą edycję, pierwszy koncert, który rozpoczął cykl. Jest to projekt taki nietypowy właściwie. Zacznę od tego, że coś, o czym wspomniałam już podczas pierwszej edycji. Pewien japoński pisarz, Mazuru Emoto, który badał strukturę wody i wszystko, co jest z nią związane, postawił hipotezę, że ludzkie emocje działają na wodę. I w tym muzyka właśnie oddziałuje na wodę, stąd powstał nasz projekt Młode Brzmienie, który współtworzymy z wspaniałą załogą Odra Centrum, pierwszego właściwie wybudowanego w Polsce ośrodka kulturalno-edukacyjnego właśnie na wodzie. Pierwszy koncert odbył się w marcu, najbliższy 27 kwietnia. Do udziału w tymże projekcie zaprosiliśmy wspaniałych młodych artystów, obiecujących przyszłych, myślę, też zawodowców, którzy już na tym etapie edukacji mają spore osiągnięcia, mają naprawdę bogatą biografię artystyczną, co już było zauważalne podczas koncertu marcowego, a i następne myślę, że też będą równie imponujące. Czyli tak naprawdę to dopiero początek. A co to są za młodzi artyści? Może trochę przybliżmy naszym widzom te sylwetki. To są artyści ze szkół artystycznych pierwszego i drugiego stopnia z regionu, ale nie tylko, którzy grają na różnych instrumentach. Myśmy tak chcieli też tą różnorodność instrumentalną pokazać i państwu, i słuchaczom, też przekazać trochę naszego świata muzycznego, w tym muzykę klasyczną, poważną, która no, jakby jest mniej popularna, ale też równie inspirująca i ciekawa. A jeżeli chodzi o to, o samo miejsce, to jest ono ściśle połączone z waszą wizją, że tak powiem. No właśnie, Odra Centrum to miejsce, które od razu pojawiło się, że tak powiem, w waszej głowie? Czy od razu? Powiem szczerze, do tego tak od razu pomysł nie nadszedł. Miejsce było dość inspirujące, bo nieraz, niejednokrotnie przejeżdżałam przez Most Grunwaldzki i właśnie patrzyłam, co tam się dzieje, co to jest taki obiekt, jeden, drugi. No i znalazłam potem informację i stwierdziłam, że to byłby fajny punkt właśnie do tego typu działań kulturalnych. I Odra Centrum właściwie prowadzi fundacja onwater.pl. Wspaniała załoga z panem Kamilem Zarembą na czele, którego serdecznie pozdrawiam. I tam dzieje się właściwie wiele rzeczy edukacyjnych, warsztatowych. Rozmawiają o Odrze, o ekologii. No i przy okazji są bardzo otwarci również na projekty kulturalne, w tym muzyczne. Ale samo miejsce jest dość kameralne. To sprawia, że ten klimat jest bardziej spotęgowany? Myślę, że tak. Tam jest zupełnie inna atmosfera niż na typowej sali koncertowej. Myśmy to też chcieli trochę uchwycić, bo do sali koncertowej każdy ma wstęp, może kupić bilet. Mamy przepiękne punkty we Wrocławiu, które nam to oferują. Natomiast tutaj przy okazji pięknego widoku na naszą Odrę możemy też i napić się dobrej kawy i pooglądać no właściwie 10 lat ciężkiej pracy tych ludzi, bo tam jest klimat taki iście marynarski. No jest to po części trochę statek, trochę właśnie centrum kultury, trochę też prowadzą również kawiarnie na miejscu i tam mają właśnie taką małą scenę z przeszkloną szybą, za którą właśnie się ściele cały widok na Most Grunwaldzki, na rzekę. A poprzedni koncert, jak widzowie, słuchacze reagowali na muzyków?
No myślę, że to z moich obserwacji myślę, że odbiór był bardzo, bardzo dobry. Coraz większe zainteresowanie jest, coraz więcej pytań, gdzie to jest, a dlaczego, a kto będzie występować. Dlatego no, myślę, że będziemy mieć coraz więcej widzów, coraz więcej słuchaczy, odbiorców tego typu muzyki. 27 kwietnia kolejny koncert, ale to dopiero początek. Takie są założenia, jakie tak, plany? Tak jest, bo to jest cykl 4 koncertów. Mamy w planach jeszcze koncert w maju i w czerwcu. Czym te koncerty będą się od siebie różnić? Czy to będzie dość podobny repertuar, czy jednak każdy będzie jednak niespodzianką? Myślę, że trochę niespodzianką, to też zależy od wykonawców, od doboru repertuaru. My wszystko konsultujemy na bieżąco, więc no, nie będę zdradzać. Zachęcam do tego, żeby nas śledzić, nasze poczynania i zapraszam oczywiście na koncerty. Wasze poprzednie wydarzenie także miało ten aspekt charytatywny. Powiemy trochę o tym naszym widzom? Oczywiście. Jesteśmy po naszym projekcie pierwszym właściwie charytatywnym, bo chciałabym w ogóle dodać, że w kwietniu obchodzimy swoją pierwszą rocznicę działalności. I do tej pory sporo nam się udało zrealizować wydarzeń artystycznych, w tym no, właśnie koncert charytatywny, o którym pani wspomniała, był takim pierwszym projektem tego typu, który był kierowany do istniejącej już akcji Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, które założyło zbiórkę na portalu Się Pomaga odnośnie pomocy dzieciom poszkodowanym w wojnie na Ukrainie. Nas bardzo poruszyła sytuacja na wschodzie, w związku z czym chcieliśmy też dołączyć swoją muzyczną cegiełkę no do, i muzyczną pomoc i chciałam jeszcze raz z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy się przyczynili, partnerom, naszym cudownym artystom, którzy bardzo spontanicznie i bardzo pozytywnie zareagowali na tę formę pomocy. Bez problemu udało się załatwić i sprzęt, i nagłośnienie. Ile udało się zebrać? No, zbiórka online była monitorowana, mieliśmy tam licytacje, wpłaty były dokonywane pod pewnym tytułem i w sumie no, podczas całej imprezy udało nam się łącznie zebrać 4000 zł. A jeżeli chodzi o to, komu szczególnie dedykowane są wasze wydarzenia, wasza muzyka, komu szczególnie by pani poleciła? Szczególnie my jesteśmy fundacją, która jakby nie ma ograniczonego targetu i określonego odbiorcy, dlatego otwieramy się na wszystkich i wszystkich zachęcamy, czy młodszych, czy starszych miłośników muzyki poważnej, czy ostatnio właśnie mieliśmy przy okazji koncertu charytatywnego również muzykę rozrywkową, współczesną, więc nie zamykamy się. Zapraszamy wszystkich, którzy by chcieli obcować ze sztuką. Może jeszcze opowiedzmy kilka słów na temat samej waszej fundacji, bo rozumiem, że takie koncerty pod tytułem Młode Brzmienie to nie jedyna rzecz, którą się na co dzień zajmujecie. Tak, jesteśmy skupieni na działalności koncertowej, ale nie tylko. Chcielibyśmy kontynuować również projekt warsztatów, który zapoczątkowaliśmy rok temu. Na razie jest to faza projektu i no, walki też o dotacje, bo na to jednak potrzebne są fundusze, więc chcielibyśmy też projekt taki edukacyjny dla dzieci i młodzieży zrealizować oraz festiwal. Mieliśmy w zeszłym roku festiwal o dumnej nazwie Brzmienie Fest, który realizowaliśmy w przepięknych miejscach w regionie, bardzo historycznych na Dolnym Śląsku, więc wydaje mi się, że fajnie by było jeszcze to kontynuować. Pomysłów mamy wiele, naprawdę nie kończą one się, ale wiadomo, z realizacją jest troszeczkę trudniej, ale myślę, że będzie dobrze. A ta edukacja, czego ona dotyczy, jeżeli chodzi o tych młodych artystów?
W zeszłym roku była to edukacja, która dotyczyła improwizacji, czegoś, co jakby jest troszeczkę pomijane w tej naszej strukturze edukacji artystycznej, w programie edukacyjnym. Powoli to gdzieś tam wchodzi, bo słyszałam, że w niektórych szkołach ten przedmiot się pojawia, ale nie jest obowiązkowy, a myślę, że to jest bardzo fajne, żeby uczyć młodzież, dzieci nie tylko odtwarzania, ale też tworzenia, bo wiadomo, że muzyk to jest też twórca i podstawy harmonii, historię. Mamy naprawdę przewspaniałych artystów tutaj w regionie, którzy chętnie dzielą się tą wiedzą, mają spore doświadczenie na scenie. I ten pierwszy projekt był naprawdę bardzo fajny. Byłyby zapytania właśnie o kolejne. Chcemy też poszerzyć trochę ofertę, nie tylko dla pianistów, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. To może na sam koniec jeszcze powtórzmy. 27 kwietnia, Odra Centrum. O której godzinie? 17. Środa. Zapraszamy. Zapraszamy. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była Iwona Sukiennik. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.